Witam kochani serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Dzisiaj kochani miałem taką refleksję w sercu w modlitwie. Oczywiście kochani, jak zwykle po modlitwie różańcowej, którą kocham z całego serca. Kocham Matkę Bożą, bardzo ją kocham. To jest Matka mojego Boga. Miałem taką refleksję, kochani, nie wiem dlaczego, ale znaczy nie wiem. Mi się wydaje, że wiem, że Pan Bóg mi pokazuje to. Pokazał mi jakby przed oczami, jak się modliłem, Świętą Matkę Teresę z Kalkuty i przypomniał mi, że tak naprawdę ona w swoim życiu wiele, wiele lat tak naprawdę nie doświadczała w swoim sercu, w swoim życiu Boga tak namacalnie, taką miłość, czasami jak człowiek się modli przed Najświętszym Sakramentem i rozpływa się w rozkoszy, w miłości. Czuję tą obecność Boga niesamowicie. I kochani, dzisiaj chciałbym wam właśnie powiedzieć, bo może jesteś tą kochana siostrą, kochany bracie osobą, która przeżywa może jakieś oschłości duchowe, może czuje się jakoś jakby opuszczona przez Boga, może sobie rozkminiasz, że może coś złego narobiłaś, że Bóg jakby nie chce przyjść ci z pomocą, nie chce jakby dotknąć twojego serca. Kochana siostro, kochany bracie, może tak naprawdę to jest właśnie dotknięcie Boga. To, że ty myślisz może tak, że jesteś opuszczona, opuszczony, to jest nieprawda. Bóg nas nigdy nie opuszcza, kochana siostro, bracie. On jest naszym Ojcem, dobrym Ojcem i tylko On wie, co jest dla nas najlepsze, jak nas prowadzić do siebie. I to może jest wielka łaska, że może tak odczuwasz takie posłuchy. Zobaczcie, najważniejszą rzeczą, najważniejszą sprawą w naszym życiu powinno być to, żebyśmy byli wierni Jego Słowu. Słowu, które zawarte jest w Piśmie Świętym, kochani. To jest Jego Słowo, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Jezus Chrystus jest tym Słowem i On do nas nieustannie mówi. Jeżeli otwieramy Pismo Święte, jeżeli wsłuchujemy się, czytając Słowo Boże, to On do nas mówi, kochani. I jeżeli my żyjemy tym Słowem Bożym, to bez względu na to, czy odczuwamy pociechy duchowe, czy też nie, musimy, tu najważniejszą sprawą jest wierność. Wierność Bożemu Słowu. Bo kochani, jeżeli my całkowicie oddajemy się Jezusowi Chrystusowi, wszystko co mamy jest Jego. Co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli masz, to dlaczego chlubisz się, jakby to było Twoje? Nic nie jest nasze, kochani. Wszystko jest łaską. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus mówiła, polecam, Dzieje Duszy. Piękna książka, bardzo wrażliwa dusza, bardzo czysta dusza. No czy na początku może nie, ale później zaczęła być naprawdę wspaniała Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Kochani, i wierność, wierność i jeszcze raz wierność. Zobaczcie, Święta Matka Teresa z Kalkuty też mogła. Ojej, ojej, o Panie, co się dzieje, że nie mogę Cię doświadczać. Ale ona, kochani, tak nie biadoliła, za przeproszeniem, jak to mogę powiedzieć. Ale ona była wierna Bogu, Jego Słowu. Jego Słowo trwa na wieki. On nie zmienia się, Jezus jest ten sam. Dziś, jutro i na wieki. I alleluja, kochani, On jest naszym Panem. Jeżeli Mu oddajemy całkowicie nasze serce, naszą duszę, nasz umysł, nasze życie, nasze wszystko, co mamy, to kochani, bądźmy spokojni. Jeżeli nawet przychodzą jakieś posłuchy, wszystko jest łaską, kochani. Tylko czasami my, jako ludzie grzeszni, źle to interpretujemy, to, co nas spotyka. Oczywiście, jeżeli żyjemy, kochani, w łasce uświęcającej. Łaska uświęcająca nas uświęca. Jak dojść do życia w łasce uświęcającej? Przede wszystkim, kochani, szczera, szczera spowiedź. Pierwszy krok, kochani, do uwolnienia, do uzdrowienia. Spowiedź święta, szczera, żałować za grzechy, kochani. To daje wiele pokoju serca, kochani, wyspowiadanie się z wszystkiego, z wszelkiego brudu. I później przyjmuje człowiek komunię świętą Jezusa Chrystusa. Już żyje w łasce uświęcającej. Chrystus go uświęca. Jeżeli, kochani, spadają na nas jakieś doświadczenia, uwielbiajmy w tym Jezusa. Uwielbiajmy w tym Jezusa, kochani. Zawsze mam taką skłonność, że do biadolenia.
Bo my chcemy tak naprawdę, jeśli biadolimy, no to tak naprawdę my chcemy, żeby Bóg spełniał nasze zachcianki. Ale my powinniśmy uwielbiać Boga we wszystkim, co nas spotyka, jeżeli żyjemy w łasce uświęcającej. Bo cierpieć w łasce uświęcającej to wielka łaska. Bóg daje cierpienie tylko wybranym. A poprzez cierpienie, jeżeli kochana siostro, bracie, przyjmujesz cierpienie w imię zbawienia innych ludzi albo ofiarowujesz te cierpienie. Jestem przekonany o tym, że święta Matka Teresa z Kalkuty ofiarowywała te cierpienie za nawrócenie grzeszników. Zobaczcie, zobaczcie, jak ona była wierna Bogu, jak możemy brać od niej przykład. Tyle ludziom pomogła. Dla mnie mi się wydaje, że ona była chodzącą Ewangelią. Pomimo tego, że nie odczuwała Boga, to była wierna. Była wierna, wierna Jego Słowu. Jezusa Chrystusa, Słowu Jezusa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Zobaczcie, teraz jakoś tak przed oczami mam tylu świętych. Tylu świętych, którzy naprawdę bardzo dużo cierpieli, kochani. I mi się wydaje, że bez jakiejś ofiary człowiek nie ma zasługi żadnej. Jeżeli wszystko się dobrze wiedzie, tylko takie tak zwane wow. No to nie ma żadnej zasługi, człowiek musi walczyć. Jeżeli walczy, co znaczy walczyć? Być wiernym, nawet i w posłuchach duchowych. I to jest piękne, kochani, jeżeli my będziemy wierni Bogu, jeżeli będziemy zgadzali się, bądź wola Twoja, nie moja, kochani, bądź wola Twoja, Jezu. Jeżeli coś się dzieje w Twoim życiu, żyjesz w łasce uświęcającej, coś Cię dotyka, czujesz na modlitwie, że nie odczuwasz tego Boga, że ta modlitwa idzie Ci jakoś tak z trudnością. Trudno, módl się dalej, kochana siostro. Modlitwa to jest oddawanie Bogu chwały. Oddawanie Bogu chwały. Modlitwa musi być nawet jak jest doświadczenie, jak jest słodycz, jeżeli Bóg przychodzi do Twojego serca. Musisz być wierny, czy tak się czujesz, czy tak. Bez względu na Twoje uczucia. Jakie masz uczucia w sobie. Powinieneś wypełniać Słowo Boże każdego dnia. Czytać Boże Słowo i być szczęśliwym. Wypełniając je. Ja, kochani, sobie nie wyobrażam teraz, żebym, nie wiem, no, żebym nie czytał Bożego Słowa. Dla mnie to jest drogowskaz, jak mam żyć. Przede wszystkim, jak mam być szczęśliwy. I gdy nawet Bóg coś dopuszcza, to na kolanach Mu idę przed Najświętszy Sakrament. Nie czuję Go, ale wierzę, że On jest. Bo On dał Słowo, że ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I pomimo tego, że Go czasami nie odczuwam, to mówię Mu do Niego, że bardzo Cię kocham, Jezu. I choć pomimo Ciebie nie odczuwam, jesteś moim Panem. I rób ze mną, co zechcesz, Panie. Bo Ty jesteś moim Panem. Ty mnie stworzyłeś, ja nic nie mam swojego. Czym ja mogę rozporządzać, jak ja wszystko jest Twoje? Ja daję, kochani, Bogu wolną wolę. Oddaję Mu wolę. Mówię, Jezu, oddaję Ci moją duszę, moją wolę, moje życie, mój umysł, moje serce. Ty mnie przerabiaj tak, jak Ty chcesz. Ty mnie, Panie, odzieraj z wszystkiego, co jest niepotrzebne. Uświęcaj mnie. I to Pan Bóg zostawia Mu pole do działania. Ja nie chcę, żeby On spełniał moich zachcianek. Ja się godzę na wszystko, co On na mnie dopuszcza. I wtedy mi jest łatwiej, kochani. Bo jeżeli ja mam pretensje, Boże, co się dzieje? Panie, ojejku, co się stało? To będę się szamotał w sobie, będę źle się czuł, będę się stresował, będę się zmagał i nie będę wiedział, co się dzieje. A jak ja się zgodzę na to w imię miłości, za braci, za siostry, przyjmując to cierpienie, tą osłość duchową, uwielbiając w tym Jezusa, dziękując Mu nawet za to, to niesamowite owoce, kochani, będą. Niesamowite owoce. Bóg będzie przychodził, kochana siostro, kochany bracie, jeżeli będziesz godziła się na wolę Bożą, do innych ludzi, jeżeli będziesz ofiarowywał te cierpienia, to wszystko w imię nawrócenia braci i sióstr. Bóg będzie przychodził z miłością do tych ludzi, którzy są z dala od Kościoła. Ale Ty musisz się zgodzić, bądź wola Twoja. Nie szamotać się w sobie, Panie, pomóż mi, nie chcę tak odczuwać. Odczuwaj oschłość. To jest wielka łaska.
Uwielbiaj w tym Jezusa całym sercem. Uwielbiaj, powiedz Mu: dziękuję Ci, Jezu, bo Ty wiesz, co jest dla mnie w tej chwili najlepsze. Ty jesteś moim Bogiem, a ja jestem tylko Twoim stworzeniem. Dlatego uwielbiam Cię we wszystkim, co na mnie będziesz dopuszczał. Tylko błagam Cię, Jezu, w imię Twoje, abyś zbawiał moją duszę i posługiwał się mną, aby przyprowadzić do Ciebie mnóstwo ludzi, Panie. Spraw, abym stał się rybakiem ludzi. Zobaczcie, Pan Jezus powiedział: pójdźcie za mną do Piotra i do brata jego. Oni zostawili sieci ojca i poszli za Jezusem. Odtąd ludzi będziesz łowił. Odtąd ludzi będziesz łowiła. Ale musisz godzić się na wolę Bożą. Wtedy Bóg całkowicie się Tobą posłuży. Obdarzy Cię darem mądrości, prostoty serca. Będzie mówił przez Ciebie do innych ludzi. Twoje słowa będą niczym słowa Jezusa. Będą balsamem dla innych, na innych duszy. Ludzie będą wracać do Boga, bo to jest jedyne źródło szczęścia, Jezus Chrystus. On daje wiele pokoju serca, kochani. Nasz Bóg Wszechmogący, który dał się przybić do krzyża za nasze grzechy. Kochana siostro, kochany bracie, modlitwa różańcowa daje wiele siły. Ale cóż jeszcze, kochani, właśnie modlitwa daje wiele siły. I właśnie chcę się odnieść do Słowa Bożego. Mateusz 25, od wersetu 1. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Ja tak to odbieram, że oliwa to jest taka moc pochodząca z modlitwy. To jest siła. Dlatego zawsze piszę: jest moc. Zawsze pod postem jakimś, jak coś zamieszczam, że jest moc. To mi chodzi, kochani, o to, że jest moc do wypełniania Bożego Słowa, jeśli człowiek się modli. To jest taka oliwa napędowa. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę. Gdziekolwiek się udają, zabierają z sobą oliwę, czyli modlitwę. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. I Jezus przyjdzie niespodziewanie, kochani. Trzeba być czujnym. Czujnym i mieć oliwę. I przychodzić przed Najświętszy Sakrament, kochani. To też jest oliwa. Adorować Jezusa, jak najczęściej. Oliwa. Wtedy powstały wszystkie panny owe i opatrzyły swe lampy. Wtedy powstały, a nierozsądne rzekły do roztropnych: użyćcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. To jest piękne, kochani. Zobaczcie, że nie znamy dnia ani godziny, kiedy Jezus przyjdzie. Szpiciarki przeszły, zobaczcie, włosy aż dęba stoją. Trzeba oliwę mieć, nieustannie się modlić, trwać na łączności z Panem, gdziekolwiek człowiek się udaje. Idziesz do pracy, jedziesz w tramwaju, uwielbiaj Jezusa. Uwielbiaj Jezusa, bo przyjęłaś Go w Komunii Świętej. Kochana siostrzyczko, kochany braciszku, i może tutaj jeszcze Ci przeczytam taką książeczkę, Dobrego Dnia polecam, Świętego Ojca Pio. Mnóstwo myśli, mnóstwo ciekawych myśli. Zobaczcie, co Święty Ojciec Pio pisze. Modlitwa jest przelewaniem naszego serca do serca Boga. Kiedy jest dobrze przeżywana, porusza boskie serce i skłania je coraz bardziej do wysłuchania nas. Zanosząc modlitwę do Boga, starajmy się wylać całą naszą duszę. Wówczas zostanie On pokonany naszymi błaganiami i przyjdzie nam z pomocą. Petarda, kochani.
kurwa, i tak już długo, już 15 minut. Kochani, naprawdę, jeżeli przeżywasz teraz jakieś trudności, żyjesz w łasce uświęcającej, błagam Cię w imię Jezusa, uwielbiaj Jezusa, uwielbiaj w tym, to może jest jakiś Twój krzyż. Pamiętaj, że kto nie bierze swego krzyża, a chce iść za Jezusem, Jezus mówi, że nie jest moim uczniem, nie jest niegodzien. Jeśli chcesz, żeby tylko było wow, słabo to widzę. Godź się na wszystko, uwielbiaj Jezusa we wszystkim, a będziesz szczęśliwym człowiekiem. Mówię Ci to zaświadczenie, kochana siostro, kochany bracie. Ja uwielbiam Jezusa we wszystkim. Gdy leje deszcz, gdy idzie burza, bądź uwielbiony Jezu. Gdy czuję oschłość na modlitwie, nie czuję Jezusa, nie czuję Matki Bożej. Mówię, bądź uwielbiony mój Panie, bo Ty wiesz, co jest z nami najlepsze. Ja chcę tylko być wierny Tobie, Jezu, żeby nie zranić Cię żadną myślą, żadnym złym uczynkiem, Panie, złym postępowaniem. Żebym w każdym człowieku widział Ciebie, Jezu, i żebym uwielbiał w każdym człowieku Ciebie w ich sercach, bo Ty stworzyłeś ich, Panie, Ty ich kochasz. Dobra, kochani, rozgadałem się, pamiętaj, cierpienie jest wielkim darem, oschłość jest wielką łaską. Bóg chce nas ogoładzać z wszystkiego, co jest niepotrzebne. Rozkochaj się w Bogu, rozkochaj się w Jego świętej woli. Uwielbiaj Go i mów do Niego, bądź wola Twoja. Amen. Pokój dobro, kochana siostro, kochany bracie. Pozdrawiam Cię z całego serca, ściskam Cię mocno. Miłego dnia. Amen.